Siemka, z tej strony Prosołt i witam Was w kolejnym odcinku z Hogwarts Legacy. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie misje poboczne, które zajęły nam łącznie, no tylko i wyłącznie 20 minut. I słuchajcie, w tym odcinku zamiaruję się wziąć za skrzynię skarbów oraz stronę przewodnika w Hogwarcie. Zrobiłem sobie również stół astronomiczny, który jest niedaleko szklarni. Tylko że na zewnątrz. Ja w sumie wam zaraz to pokażę. Będziemy się najpierw zajmować tym dziełem właśnie skrzydło dzwonnicy. Tak właśnie, skrzydło dzwonnicy. Tutaj będzie ten stół astronomiczny. No i pozbieramy sobie jeszcze parę skrzyni skarbów oraz stron przewodnika, które zauważyłem troszeczkę później. No i właśnie tutaj gdzieś powinien być ten stół astronomiczny. Tak więc co? Tutaj jeszcze patrzyłem inne te strefy w Hogwarcie, ale dobra, zajmiemy się najpierw tą. Ja to sobie jeszcze Revelio użyję, żeby się upewnić, że nigdzie mi się strona przewodnika nie zawieruszyła. Oj, przepraszam, żebym walnął mikrofon. Dalej mi się ciężko przyzwyczaić, że on jest praktycznie przy mojej mordzie, że tak powiem. No i dobra, zacznijmy sobie tutaj. I mamy tutaj te strale. O, jeden taki, drugi taki. I mamy zamek. Alohomora. Jeszcze. Patrzcie, czy mi się wydawało, czy nic nie zędzało. Krwawe mięso. Ten widok mógłby stanowić podstawę do zaalarmowania władz, ale spokojnie, to jedynie krwawe mięso używane do karmienia testrali. No, w sumie głównie tym się żywią właśnie testrale. Tu jeszcze skrzynia była, nie zauważyłem jej w ogóle. Jak się otworzyły drzwi w tą drugą stronę. Okej, tu są jeszcze jakieś skrzynie. Więc czasami nie muszę wejść tutaj. O. Albo i nie. Księżyc mi w ogóle nie będzie chciał spać, albo się prędzej zabije jakimś cudem, ale. I kolejna Alohomora. Revelio. Fortunate to have a student brave enough to eradicate the demiguise figurine menace. A tak dla zróżnicowania wezmę sobie ten uchwyt. I tak nie będę go widział. Niezidentyfikowany przedmiot odzienia. Drogi pamiętniku, z każdym dniem jest mi coraz trudniej udawać, że wszystko jest w porządku i służyć mojemu kochanemu Hogwartowi. Niemalże codziennie napotykam kolejne posążki Dymimoza, kto za tym stoi. Kogo skrzywdziłem tak bardzo, że teraz tortuje mnie tymi okropieństwami? Jestem w rozpaczy.
Od kiedy spotkałem to szkaradne stworzenie w Hogsmeade, nie mogę spać. Obawiam się, że te przeklęte posążki nie tylko przeszkodzą mi wykonywać obowiązki, ale zacznę też pądle wyglądać bez wymaganych 8 do 9 godzin snu. Muszę być twardy. Jeśli się złamie, w kim uczniowie tego magicznego przybytku będą szukać oparcia? Gdybym choć na jeden dzień upuścił posterunek w Hogwarcie, na pewno zapanowałby chaos. Muszę znaleźć sobie siłę. Dla dobra uczniów, dla dobra Hogwartu, prestiżowe zapiski Gladwina Moona, czyli naszego właśnie woźnego Hogwartu. Ciekawe, czy Filch też mieszkał sobie tak, miał swoją klitkę, że tak powiem, w murze? A nie, on miał kanciapę w Hogwarcie. Tak, kojarzy mi się, że on miał kanciapę w Hogwarcie, bo chyba w Komnacie Tajemnic było o tym wspomniane. No dobra. Wejdę sobie jeszcze na miotłę i tutaj sobie poużywam Revelio. Nie pamiętam w sumie, czy u profesor Hawin... O, dobra. Zawieruszyła się tu jeszcze strona przewodnika. Jeszcze się upewnię, czy przy tym moście zebrałem stronę, jeśli tu jakaś... O Jezu, mi się odbiło. Jeśli tu jakaś była w ogóle. Ale nie. A jeśli była, to już ją zebrałem w jakimś poprzednim odcinku. Dobra, nic nie dzyndza. Lecimy dalej. Chodźmy może już bardziej w stronę tego stołu astronomicznego, bo ja się tylko bardziej od niego oddalam. O, lustro jest, ale tu muszę wejść do środka. No i jeszcze co muszę otworzyć łaskawie. Dobra. No i gdzie będzie ten klucz? Okej. Mogę się domyślać, ale nie jestem też w 100% pewny, że chodzi akurat o te schody. A. Okej. Okay. Tu nie było schodów. Nie wiem, czemu mi się wydawało, że tu były. Ale tutaj są. Ale to chyba też nie o to chodzi. Lumos. O, tu Confringo mogę rzucić. Będę miał kolejną stronę. Ale to za chwilkę. Skończmy sobie jedno. Dopiero weźmy się za drugie. O. Mamy skrzynię. Z okiem. No, 500 galeonów. Piechotą nie chodzi. Revelio. O, tu jeszcze posążek Levioso jest. Nie, to nie jest mój cel zdecydowanie. Muszę szukać gdzie indziej. Ale o które te schody może chodzić? Czy one będą tam dalej, czy... Nie no, bardziej bym stawiał... Jezu, ja już sam nie wiem. Ja się upewnię jeszcze, że dobrze zauważyłem, że są schody. Nie no, są schody. Aha, okej. Okay. Jest wodospad w tle jakiś. No dobra, to mi się wydaje, że... Będzie teraz to łatwiej troszeczkę znaleźć. O. Ktoś tu się obudził. I ktoś do mnie dzwoni. Super po prostu. Zaraz do was wracam.
Okej, okay, jestem już z powrotem. I przy okazji też odkryłem, o które schody chodziło tutaj. O, mamy wodospadzik nawet, tutaj są schody. I tutaj zaraz powinniśmy sobie też znaleźć... Lumos. Ten kluczyk. No ale właśnie nie rozglądałem się za bardzo za nim. Bałem się, że już go przyciągnę tym Lumosem. Ale dobra. Jest tutaj. Halo? Lumos. Dobra. Teraz poszło. No, super. Icyk. Mamy stronę przewodnika. Dobra, i tutaj teraz nie bombardę, tylko Confringo. Nie wiem, ikonki mi się często mylą tego Confringo i bombardy. Wyglądają praktycznie tak samo, no bo mają takie samo przeznaczenie. O, tak to chciałem powiedzieć. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze do tego posążka Levioso. Ale to było tutaj? Tam, trochę dalej. No i tutaj też Alohomora. Idzie w ruch. Revelio. Confringo. Nie Confringo, tylko Levioso. Levioso. No i fajnie, kolejna strona przewodnika do kolekcji zawsze będzie. Jeszcze się tutaj upewnię, że nic się przede mną nie ukryło. Dobra, spójrzmy sobie na mapę. Tak, myślę, gdzie ja jeszcze powinienem pójść? Chyba do sowiarni. Wypadałoby. Właśnie się dziwię, że tam też nie ma żadnego punktu szybkiej podróży ani nic. Revelio. Dobra, lecimy. Tutaj właśnie jak ostatnio skończyłem w tej sowiarni, żeby dostać ten level upragniony, to już po prostu byłem... Aha, fajnie. To byłem po prostu tak zamroczony. No i w sumie też dużo czasu miałem na odcinku, ponad 50 minut. I dlatego mi musiała się troszeczkę ta drabina zlać z tym tłem. Mówiąc szczerze.
O właśnie, tutaj był posąg Levioso. Levioso! No i mamy wyzwanie zrobione. Revelio. O, i tutaj jeszcze lata strona przewodnika. Revelio. No i co? I tak szczerze, nie wiem, gdzie mam iść, ale czy to jest kamienny krąg? Nie, to jest łamigłówka Merlina. To mnie to nie interesuje, bo to nie jest chyba na teren Hogwartu już. Bo to już są chyba okolice Hogsfield. Tutaj też chyba zebrałem wszystkie strony przewodnika, jakie bym chciał zebrać. A, Jezu, tutaj w wieży zegarowej przecież też zwiedzałem wszystko. Dobra, ja sobie chyba, o, tutaj pójdę, do południowego wyjścia Hogwartu. Revelio. Ja jestem też ciekaw po części, czy ten stadion Quidditcha się zalicza do Hogwartu. Czy może to już traktować jako jakieś terytorium inne? O właśnie, przypomniało mi się ten o tym stole astronomicznym. Tak gadałem już na samym początku, żeby tam pójść, że to zrobimy w tym odcinku, a tu już prawie 20 minut minęło, a ja dopiero teraz to robię. Ale coś mi tu dzwoni. No, na prawo jakoś. Oj, mi się wydaje, że tam chyba coś na górze będzie. O! A, jeszcze niżej. O Jezu, dobra! O Boże! Prawie... prawie bym umarł chyba. Z takiej wysokości, tak sądzę. No i tu mamy stronę przewodnika. Mury obronne zamku. Wraz z potężnymi zaklęciami ochronnymi, te mury obronne od wieków chronią zamku. Starożytne pokoje i korytarze znajdujące się w samych murach są na pewno warte zbadania, gdyż kryją w sobie własne tajemnice. Dobra, zwiedzamy dalej. Pójdziemy sobie jeszcze do tego stołu astronomicznego. A nie wiem, czy mi tutaj coś jeszcze nie dzwoniło. O, tu coś lata. To jest moje. No i mamy już 99 stron przewodnika. No i sobie... pójdziemy do tego stołu teraz. O! Znowu mi coś dzwoni. Trzminorki? Tak, trzminorki. Ale dziwna nazwa. To magiczne latające insekty produkujące wywołujący melancholię syrop. Żywią się pokrzywami, a gniazda zakładają w ciemnych i odosobnionych miejscach. Niestety znane są z zajmowania pszczelich ulów, co ma oczywiście potworny wpływ na znajdujący się w nich miód. Revelio. Okej, teraz sobie pójdziemy do tego stołu. No, nawet go widzę.
meet, he's likely studied her. No tutaj już prędzej mógłby się uczyć, ale poza Hogwartem to już tak średnio. Harry nie miał na to ochoty na przykład, żeby co chwila wychodzić z tego Hogwartu. Aha, okej. Okay. Przecież jest noc. Jezus, co za nonsens. Nie ma różnicy praktycznie. Ale teraz możemy jakimś cudem sobie spojrzeć. Przez ten stół astronomiczny. No i to jest dosyć proste. Feniks. Okej, kolejne wyzwanie ukończone. No i co, będę teraz znowu szukać szczęścia. Tutaj jeszcze pochodzę po tych obrzeżach. O, to są szklarnie. Właśnie, jeszcze do tych szklarni właśnie będę musiał się bo w tych szklarniach jeszcze nie byłem, żeby zebrać stronę przewodnika. Ale może o tym nie zapomnę, zobaczymy. Dobra, chodźmy do Madame Kogały. Revelio. Droga Madame Kogało, piszę w związku z decyzją profesora Blacka o odwołaniu rozgrywek Quidditcha. Jak pani wie, moim największym marzeniem jest dołączyć do profesjonalnej drużyny Quidditcha, a to zaprzepaści moje szanse, a w każdym razie znacznie jest mniejszy. Profesor Weasley nalega, że w tej sprawie muszę zwrócić się do dyrektora, a tymczasem zachęca do treningów indywidualnych. Wymyśliłam dla siebie wymagające ćwiczenia indywidualne, ale trening na boisku to co innego, nie do zastąpienia. Czy mogłabym prosić, żeby porozmawiała pani z dyrektorem lub profesor Weasley? Jeśli zmarnuję cały ten rok, moje życie legnie w gruzach. Dziękuję pani profesor. Revelio. Imelda Reyes. Alohomora. Revelio. Okej, niezidentyfikowany przedmiot na głowę. Professor, do you have a moment? Yes, what is it? Okej, okay, na razie nie będę z nią gadać. The dragon should not exhale if it is not looking to engage. Widzę, że jest to jakaś kwestia dialogowa, ale czy ona mi nie zacznie jakiegoś poboczniaka czy coś, to wolę nie ryzykować. Już nieraz się na tym przejechałem. Ja chciałem komuś pokazać od samego początku jakąś misję poboczną. Dobra, pochodzę jeszcze może w tych regionach, przy samych tych murach, ale nie wiem, czy to coś da. I czy coś sensownego tutaj znajdę w ogóle. O! O, widzicie? To jednak nie było takie głupie. Ale to musi być znowu w środku. Tutaj było z tą stroną przewodnika o tych murach obronnych zamku. Ale nie, nie popełnię tego błędu jeszcze raz. To na pewno będzie w środku. Revelio. A patrzcie.
To się już chyba nie zalicza do obszaru Hogwartu, tak mi się wydaje. No i to już jest trochę kontrowersyjne. Musiałbym odkryć sobie cały ten obszar, który jest niedaleko Hogwartu, żeby się przekonać, że ta strona przewodnika należała właśnie do Hogwartu, a nie do Doliny Hogwartu, powiedzmy. Dobra, chodźmy na ten most wiszący. Co my tutaj mamy? A, tu jest wieża Gryffindoru. Ja tu już byłem, zwiedzałem. Dobra, przeteleportujemy się w inne miejsce. Patrzcie, tu mi brakuje jednej strony przewodnika i jednej skrzyni skarbów. Skrzydło szpitalne, dziedziniec, wieża gremium. Dobra, chodźmy do wieży gremium. O, super. Znowu ktoś dzwoni. Idealny moment. Dobra, zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, jestem przy wielkich schodach. I tutaj właśnie była skrzynia skarbów. Też do zebrania. Tylko ja chyba... A, właśnie. Wezmę sobie na razie to ustawię. Ja bym zrezygnowałem, bo tutaj za daleko były te... O, a tu? Coś mi dzyndza. Nie wiem, czy nie będzie na dole. Oczywiście, że tak. To był pokój wspólny Hufflepuffu. Książka z przepisami skrzatów domowych. Książka, w której ponoć znajdują się niektóre z oryginalnych przepisów Helgi Hufflepuff. Zbiór ulubionych przepisów uczniów Hogwartu w ciągu wieków. Niektóre potrafy jak piklowane sterowalne śliwki. Piklowane, przepraszam. Sterowalne śliwki wymagają nabytego gustu. Revelio. A i tak mi zędza jeszcze coś. Może na dole się coś znajdzie? No pewnie, że się znajdzie, bo tu jest chyba... Salon wspólny Hufflepuffu. Nie, obraz z gruszką po prostu jest. Jeśli ktoś połaskocze gruszkę na tym obrazie przedstawiającym miskę z owocami, gruszka zachichocze, a następnie zmieni się w klamkę. Umożliwiając wejście do kuchni Hogwartu. O, proszę. Zaraz tam wejdziemy. Revelio. Chciałem jeszcze zobaczyć, czy to wszystko jest pozbierane. Beczki Hufflepuffu. Aby wejść do pokoju wspólnego Hufflepuffu, trzeba stuknąć w drugą beczkę od dołu na środku drugiego rzędu w rytmie Helga Hufflepuff. Błędne stuknięcie spowoduje odmowę wstępu i oblanie octem. Revelio. Dobra, to chodźmy do tej kuchni jeszcze. Bo tu na pewno jeszcze coś będzie. O, dobra, widzę. Kuchenne stoły. Gdy skrzaty domowe Hogwartu umieszczają na tych stołach przygotowane jedzenie, jest ono magicznie przenoszone na stoły wielkiej sali bezpośrednio nad nimi.
To o tym wam właśnie mówiłem, że właśnie kuchnia Hogwartu nie była ani razu pokazana w grze, ani w filmie, ani chyba nawet w książce. Cesarska, szara i brązowa. Dobra, weźmy to sobie. Dużo już tych uchwytów mamy. Rebellion. Patery skrzatów domowych. Zawsze praktyczne i kreatywne skrzaty domowe z Hogwartu stworzyły dla siebie przytulny dom, przypominający wioskę wśród beczek w kuchniach Hogwartu. Oczywiście nie można zakładać, że wiemy, jak ich mieszkania wyglądają w środku, ponieważ skrzaty domowe dysponują własną, niezwykłą magią. Revelio. Co to było? A nie wiem, czy coś nie było przenoszone. Chociaż sam nie jestem pewny. O! Alohomora. Leśny szalik w szkocką kratę. Myślałem, że też się coś na żółto świeci, ale nie. Jednak nie. Bąk, bąk. Dobra. Teraz możemy robić zagadkę. Widzę, że się nas zresetowało. Assassin's Creed. Dobra. Wątpię, żeby to Hydra ta była właśnie. Nej, dobra. Tak to chciałem zrobić. Może to? O, proszę. Czyli ten taki krab śmieszny na dole. I tutaj, nie wiem, to jest chyba de Mimos. Kolekcja zaktualizowana, globusy. O, widzę, że już ta skrzynia skarbów została zebrana właśnie pod tą kuchnią, tak jak myślałem ostatnio, że ona będzie się zaliczać tutaj do tej wielkiej sali. No i przy wielkiej sali zostało nam 7, tak? 7, no. 7 stron przewodnika. Tutaj jedna to już 8. Przy wielkich schodach bardzo mało brakuje. Rebellion. Powiedziałem bardzo mało? Czy bardzo... Ja już nawet nie wiem, co ja przed chwilą powiedziałem.
No dzyń dzyń, no. Dzyń dzyń i co? Nie wiadomo, na którym to może być piętrze. No i tu niby żadnego obrazu nie ma. Znaczy, Boże, jakiego obrazu? Strony przewodnika. Revelio. Nie mogę tak wyskoczyć, niestety. Ale tutaj mogę rzucić Levioso. Levioso! Revelio. Dobra, może to będzie na górze, zobaczymy. O, o, tutaj jest. Ruchome schody. Bystrzy uczniowie mają oko na schody, gdyż potrafią zmienić swoją pozycję bez ostrzeżenia. Choć niektórym nie przeszkadza spóźnianie się na zajęcia, przyjście za późno na kolację może być nieprzyjemne w skutkach. Revelio. Już nic nie dzyndza. O, ale tu mamy kolejną zagadkę z numerologią związaną. Dobra, tu mamy jedną tarczę, a druga pewnie no na górze, jeszcze dalej. A nie, tutaj. Sorry. Znowu Demimos. Jak cicho się zrobiło w ogóle w tej grze. Eu. Dobra, wiecie co? Nie chcę mi się tak daleko biec. Tak będę sprawdzać. Tą pierwszą kombinację to ja zrobiłem w sumie. O, magicznie się uczniowie zrespili. Dzień dobry. Kurde, ja już się pogubiłem sam. Czekajcie. To już sprawdzałem na 100%. Jeszcze to spojrzę na... dla pewności. Czekajcie, a może uda mi się to rozwiązać, bo to w sumie są takie równania niby, nie? Czekajcie, no na drugim zapytajniku co tu może być? Co może sprawić, że tu będzie 19? Nie wiem, że tam na górze mogę sobie obliczyć to jakoś. 15. -15, czekajcie, to by było 8. Nie wiem, może ten Garborok może być 4.
czekajcie, bo to w pierwszym. Czyli powinno być dobrze. Chyba. Chyba, że Garborok oznacza jakąś inną liczbę. To już ciężko mi akurat obliczyć, co jak co. Chyba, że nie wiem. Tutaj idzie od jedynki do cholera wie gdzie. To można by było aż dziesiątkę zrobić. Czekajcie, Garborok to piątka. Nie, Garborok to trójka. Tak? Chyba tak. Będzie to śmieszna słówka, o właśnie. Powinna bynajmniej być to ta słówka. No tutaj, żeby wyszło 19. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, rzeczywiście. 10. No ale to już się nie zgadza. Chociaż 10. Tutaj by było 4. 10, 4 to piątka. Znowu by wychodziło, że tasówka. Śmieszna. No to nie wiem, tu muszę chyba odgadnąć. Zobaczymy, czy będę miał rację, chociażby w tej jednej kwestii. Fajnie by było wiedzieć, jak rozwiązywać rzeczywiście te zagadki, no. No i tu mi nie wejdzie, no. Aż się głodny zrobiłem. Dziękuję. Tutaj Dementor. A tutaj Salamandra. Ja dalej nie wiem, o co chodzi z tymi zagadkami z numerologii. Średnie dekoracje budowlane. O, może się tam kiedyś to zrobi jeszcze. Dobra, słuchajcie, widzę, że tutaj też jest kolejna strona przewodnika. Tylko tutaj bombardę. Trzeba rzucić nie bombardę, tylko Confringo. No i akcja. Jeszcze coś chyba na górze będzie, ze stroną przewodnika. Bo też coś dzyndza, dzyndza i... Dodzwonić się nie może. Nie mogę tu używać miotły. No co za nonsens normalnie, nonsens! No nie no, oni... Franka ze mnie jakiegoś robią, czy coś? Czy to jest Izba Pamięci? Bardzo możliwe, tak. To jest Izba Pamięci. Zbroja trolla. Ta nietypowa zbroja została wykonana dla trolla. Samo to, że przetrwała, jest zadziwiające, gdyż trolle zwykle nie noszą zbroi i prędzej by ją roztrzaskały w zmieszaniu lub złości.
Jeszcze chciałem coś zobaczyć. A, posążki Demimosa, dobrze. Revelio. Myślałem, że jeszcze jakąś aktywność będę miał do zbierania, ale powiem wam, że to jest bardzo, bardzo dużo rzeczy. Kurde. Dużo stron przewodnika jest. Szkatuła Czary Ognia. O, proszę. Fajne nawiązanie do Czary Ognia właśnie. Czara Ognia spoczywa w tej starożytnej, wysadzanej klejnotami skrzyni. Czara służyła do wybierania reprezentantów turnieju trójmagicznego od czasu jego ustanowienia pod koniec XIII wieku. Izba Pamięci. W pokoju tym znajduje się Puchar Domów, trofea Quidditcha, trofea pojedynkowe i inne nagrody przyznane uczniom. Uczniowie popełniający wykroczenia polerują tu ręcznie srebra, aby pamiętali o tym, jak ważna jest ciężka praca. Tutaj jeszcze coś mamy. Nagroda Hogwartu w dziedzinie zielarstwa. W uznaniu za wzorowe umiejętności w dziedzinie zielarstwa Hogwart przyznaje tę specjalną nagrodę Mirabelle Garlick, uczennicy 7 roku z domu Hufflepuff. Jej praca z roślinami od mandragory i jemioły poprzez czerakobulwy aż po skaczące bulwy przekroczyła wszelkie oczekiwania. 7 rok. To już są te jeszcze zaawansowane sumy. Nie wiem, jak one się tam nazywały. Jaki był skrót od nich bynajmniej. Już zdążyłem zapomnieć. No dobra, ale tu chyba wszystko jest już wzięte, ogarnięte. O! Zbroja Skrzata Domowego. Zbroja przygotowana dla Skrzata Domowego, którą stworzył ponoć okrutny czarodziej, chcący, by jego skrzat chronił go w walce. Na szczęście czarodziej ten był też zbyt głupi, by udawać sobie sprawę z tego, że zbroję można potraktować jako ubranie. Gdy tylko skrzat założył ją na siebie, natychmiast deportował się z niej i nigdy więcej go nie widziano. Revelio. Jeszcze na lewo chyba coś będzie. Mhm. O, zbroja dla centaura. Ta wyjątkowa zbroja została wykonana jako chybiona oferta pokojowa dla przywódcy centaurów. Dar został odrzucony, a posłanie jest postrzelone strzałą w nogę. Sama zbroja pokryta śladami kopyt została później odzyskana i odnowiona. Revelio. Ale już mi tu więcej nie dzyndza. Widzę, że tu już jakiś rycerz się zdenerwował na inną zbroję. Znaczy zbroja na inną zbroję w sumie. Tak by można było to powiedzieć. Revelio. No, coś mi się wydaje, że coś u góry może jest. No pewnie, że jest. O kurde. A, tak myślałem właśnie, że to się tak wchodzi. 15 lutego 1851 roku. Dzisiejszego ranka patrzenie w kryształową kulę bardzo mnie zniechęciło. Ku mojej ekscytacji najpierw dostrzegłem w swojej przyszłości Ministerstwo Magii. Pojawiło się atrium, zupełnie wyraźne. Zawsze marzyłem, żeby tam pracować. Ale potem atrium rozpłynęło się w morze mioteł. Niezliczone rzędy, a ekscytacja obróciła się w rozpacz. Czy jestem skazany na zarząd nadzoru miotlarskiego?
Taka męczarnia prowadziłaby mnie do obłędu równie szybko jak trel świergotnika. O matko. Coś tam o wróżbiarstwie jeszcze było. Przepraszam, pomyliły mi się przyciski znowu. Aha. Okej. Okay. Znowu nie mam miejsca w ekwipunku. Nie wyskakiwało mi nawet powiadomienie. O, wydam sobie na talenty jeszcze. Może coś z pokoju życzeń w końcu? Ja tu bardziej mandragory właśnie używam, jak już. No i dobra. O, na razie muszę po prostu przyjąć, że nie władam talentem wróżbiarskim. Ale z kolei fakt, że potrafię to wyczuć, sugeruje chyba, że jakieś delikatne zdolności jednak posiadam. Najpewniej. Dobra, wydaje mi się, że powinniśmy już sobie powoli kończyć, ale... No nie wiem. Dobra. Chodźmy już chociaż do tego pokoju życzeń, sobie ogarnijmy te... przedmioty do zidentyfikowania. No, super. Dobra, ja sobie te niebieskie właśnie miksturki porobię. Skupienia. Co ja tam potrzebuję jeszcze? Bo miałem mało składników przy czymś. Łodyga ślazu i język błotoryja. Okej. Okay. Tu jeszcze sobie uważę wigenowy. No i patrzcie, mamy znowu jakieś lepsze ciuszki. Menu podręczne jest nawet pełne w mandragorach. No, to muszę częściej mandragory używać w takim razie. A tych liści malwy to mi chyba skończy, starczy ten do samego końca już. Dobra, wezmę sobie te eliksiry skupienia. Dobra, tak więc słuchajcie. Ja sobie jeszcze może do Hogsmeade pójdę. No. Nie bijcie mnie, naprawdę. Nie bijcie mnie za to. Właśnie, jeszcze muszę zmienić to wyposażenie. Dobra, tu nic z rękawiczek nie mam lepszego. O, tego jeszcze nie mogę nawet wziąć i założyć. No dobra, to na razie zostanie. Szal tak samo.
Odzienie też, dobra. Sprzedajemy to wszystko. Już nie ma czasu. Just let me know if there's something in particular you're looking for. Prawie bym to sprzedał. O, ale mi się gorąco zrobiło, naprawdę. No rzeczywiście dużo już tych rzeczy się nazbierało. Patrzcie, mam dwa takie lepsze szale. Ale ma beznadziejny atrybut. No nie wiem, ja bym to zostawił na razie. I jak na razie też wolałbym nic nie kupować, ponieważ mam jedną miotłę do kupienia jeszcze u typa, który też jest sprzedawcą i był w Dolinie Hogsmeade. I wiecie co? Wiem, że miałem kończyć, ale ja bym to sobie kupił. Żeby mieć już święty spokój z tym. Bo możliwe, że ja po jakimś czasie mogę po prostu o tym zapomnieć, więc no. Szybko sobie podlecimy. Ej! Aha, okej. See if there's something you need. Właśnie, bo on miał miotły jeszcze do kupienia. Kosa niebios. That's been a pleasure. No i sobie ją wyposażymy. Ciekawe, jak ona w ogóle wygląda. A wiecie, no to też się zalicza do kolekcji, czyli do 100%. Tutaj musimy wypełnić całą kolekcję, żeby właśnie mieć 100% gry. Fajna, nawet taka zielonkawa właśnie, spoko wygląda. Tak więc to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania, na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Hogwarts Legacy.